Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, siódmy werset. 35 lat prześladowany przez sumienie. Willem Busch, żyjący w latach 1897-1966, opowiadał, jak pewnego razu przyszedł do niego góral, którego wcześniej nie znał. Zasępiony siedział naprzeciwko niego. Następnie wygrzebał z kieszeni banknot 100 marek i rzucił go na stół, mówiąc: to należy się panu na pracę z młodzieżą. Willem Busch nie wiedział ze zdziwienia. Co miał powiedzieć? I spoglądał pytająco na dawcę. W końcu góral zaczął opowiadać, że jako 15-latek sprzedawał gazetki ze swojego kościoła. Zysk ze sprzedaży był przeznaczony na pracę z młodzieżą. Jednak z otrzymanych pieniędzy odkładał sobie zawsze parę groszy. Z tego wszystkiego na pewno uzbierało się kilkadziesiąt marek. Owe pieniądze zniszczyły mu całe życie. Od tego czasu nie chciał już uczęszczać na zgromadzenia lub na naukę do bierzmowania. Za każdym razem czuł się przed Bogiem jak złodziej i oszust. Jak mógłby się do niego, do Boga w tym stanie modlić? Było to dla niego niemożliwe. Dłużej tego nie wytrzymał. 35 lat prześladowały go te pieniądze. Dlatego te 100 marek z odsetkami i naddatkiem. W ten sposób na pewno znowu będzie wszystko w porządku. Willem Busch odpowiedział mężczyźnie: czy można tę rzecz znowu naprawić? Dobrze, że wyznał pan swój grzech i oddał ukradzione pieniądze. Jednak co jest z pańską winą przed Bogiem? Głowa górala podniosła się. Cóż mam jeszcze uczynić? Kaznodzieja odpowiedział: przed Bogiem nie możemy wymazać żadnej nieprawości, lecz jest ktoś, kto już wszystko dobrze uczynił. Jezus Chrystus. Następnie przeczytał mu werset ze Słowa Bożego. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Być może również ty niesiesz ze sobą winę przez życie. Być może starałeś się naprawić daną rzecz. Czy wyznałeś swój grzech Bogu? Jedynie szczere wyznanie grzechów przed Bogiem uspokaja serce i sumienie.